Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online przedmiotów ekonomicznych. Dzisiaj Wam chciałam pokazać sposób ustalenia wartości przyszłej w przypadku kapitalizacji składanej, gdy dokładnie mamy kapitalizację półroczną. Jeżeli w treści zadania mamy napisane, że lokata pewnego kapitału po 6 latach deponowania w banku przy półrocznej kapitalizacji odsetek z dołu, co jest ważne, i nominalnej stopie procentowej 4% przyniosła łącznie 2145,93 zł odsetek, to w banku zdeponowano jaką kwotę, czy może 9,5 tysiąca, czy 7015, czy 7000, czy 8000. Żeby coś takiego ustalić, to w tym momencie, tak jak tutaj widzicie, po pierwsze trzeba zapisać, że tutaj, dobra, mam błędnie, na odwrót powinno być, że szukano jest FV, APV, ileś tam wynosi. Tu akurat to nie będzie miało większego znaczenia. Zobaczcie tak, po pierwsze, jeżeli kapitalizacja jest półroczna, to stopę procentową roczną podzielić trzeba przez 2, żeby mieć też częstotliwość zgodną z kapitalizacją, czyli będzie półroczna. Jeżeli byłaby miesięczna, dzielilibyśmy przez 12, bo tyle mam miesięcy w roku. Kapitalizacja dwumiesięczna byłaby dzielona roczna stopa przez 6, żeby mieć taką, która naliczana jest co 2 miesiące. Jeżeli byłaby na przykład kapitalizacja roczna, no to wiadomo, po prostu nic już nie zmieniamy, bo ile razy w ciągu roku mamy taką kapitalizację? Rok, a więc stopę procentową roczną dzielimy przez 1, czyli wynik daje dokładnie ten sam. Jeżeli teraz patrzymy na wielokrotność naliczania odsetek, to mieliśmy 6 lat, ale w kapitalizacji półrocznej, czyli takich półroczy, bo wszystko robimy pod kapitalizację, było 12. Jeżeli stopa procentowa rocznie była 4%, to tak jak tu widać, będzie dzielone to przez 2. Jeżeli wiemy, że odsetki od zdeponowanej kwoty wynoszą 2145,93 i wiemy, że wzór na odsetki to jest po prostu różnica między tym, co będzie w przyszłości, a tym, co jest, i znamy wzór na wartość przyszłą, to oznacza, że FV równa się PV, czyli ani FV, ani PV nie znam, ale mogę policzyć ten element tutaj po prawej stronie. Jeżeli mam 1 plus i teraz stopa roczna przez 2 do 12 potęgi, no i wychodzi 1,268, to pytanie dlaczego? Najlepiej wziąć albo kalkulator i liczyć to najlepiej etapami, czyli najpierw policzyć 0,04 przez 2, wychodzi nam 0,02, dodać do tego jedynkę i mamy ostatecznie w nawiasie 1,02. Mamy to podnieść do 12 potęgi, albo na kalkulatorze wciskamy taki znaczek takiego daszka, tutaj Wam zapiszę, jaki to jest symbol, o taki właśnie jak tutaj zapisałam, i to robimy w ten sposób, że piszemy na kalkulatorze, to jest 1,02 do potęgi 12, i jeżeli wciśniemy tam Enter czy równa się, powinien nam wyskoczyć 1,268. Taki wynik jak tutaj macie, najlepiej jest osiągnąć na kalkulatorze takim naukowym, gdzie mamy więcej guziczków niż tylko jak na księgowym, proste, duże klawisze. I teraz jeżeli chcemy to policzyć na komputerze, to ja Wam polecam ten widok, tutaj widok naukowy, bo w widoku standardowym ja bezpośrednio nie widzę jej możliwości wyznaczenia wartości 1,02 do 12. Można oczywiście przemnażać 1,02 razy i równa się, to jest do kwadratu. Potem jest to, do, jeżeli jeszcze raz zrobię, do potęgi, nie do kwadratu, teraz do czwartej. Potem jeszcze raz to jest podniesione do kwadratu, czyli jest do ósmej. No i teraz trzeba by było przemnożyć jeszcze razy 1,02, to by było do dziewiątej, do dziesiątej, do jedenastej
Jeżeli tutaj obliczeniowo nie popełniłam błędu, ok, mamy do 12. Najbezpieczniej jest skorzystać z kalkulatora naukowego, gdzie wpisujemy 102. Nawet na komputerze tak istnieje. Tu mamy symbol podnoszenia jednej liczby do potęgi drugiej, czyli teraz do potęgi 12 i mamy wynik. Ja zaokrąglam wynik do 3 miejsc po przecinku i tak powinno być. Wtedy, jeżeli wiemy, że odsetki to jest różnica między wartością przyszłą a bieżącą i wynosi 2145,93 i teraz jeżeli rozpiszę, że FV to jest po prostu jakiś PV, nieznana wartość razy 1, 2, 6, 8 i odejmę PV i to nadal są odsetki na poziomie 2145,93, to różnica między 1,268 PV minus 1 PV, no to wychodzi nam ułamkowe 0,268 PV daje mi 2145,93 i po podzieleniu tego wyniku przez ten ułamek, tę liczbę dziesiętną, otrzymujemy wynik około 8 007,20 zł, a więc kwestia zaokrąglenia mamy odpowiedź D. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, jak najbardziej możecie do mnie pisać na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Posiadam stronę internetową, tam wszystko jest zapisane www.zadania-projekty.pl. Pozdrawiam i życzę cierpliwości, rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie przedmiotu. Pozdrawiam.